Oto zniszczony kościół San Damiano w średniowiecznym Asyżu. Przed krzyżem klęka młody Włoch, zwany Franciszkiem. Pochodzi z zamożnej rodziny kupieckiej i jako rycerz walczył w wielu wojnach. Lecz teraz słyszy głosy nakazujące mu odrzucić przemoc. A Chrystus mówi do niego z krzyża: Franciszku, idź, odbuduj mój kościół, gdyż popada w ruinę. Ale nie chodzi o odbudowę budowli. Chrystus chce, aby młodzieniec odnowił cały kościół chrześcijański. A kiedy Franciszek poprosi papieża o zgodę na powołanie nowego zakonu, okaże się, że również i papież w swoim śnie widział mężczyznę podobnego do Franciszka, którego przeznaczeniem jest uratowanie kościoła. Franciszek przemierza krainy boso i uczy, że Bóg jest dobry, że musimy kochać bliźnich, zauważać zwierzęta, mieć szacunek dla cierpienia oraz żyć w braterstwie i ubóstwie. I najważniejsze, życie ma polegać nie na pragnieniu śmierci na krzyżu, ale na wyrzeczeniu się majątku. Dlatego ci, którzy chcą iść drogą Chrystusa, swoją własność najpierw mają rozdać ubogim. W ten sposób życie staje się najwyższą ofiarą i dobrem wspólnym. Choć to zasady surowe, szybko wokół Franciszka gromadzi się grupa ludzi, którzy czynią tak, jak on nakazuje, i w ten sposób zakładają zakon franciszkanów. A on sam pomaga biednym, wspiera trędowatych i głosi kazania nawet do ptaków, przypominając, że i one chwalą Boga. Gdy Franciszek umiera, na jego ciele widać święte znaki, podobne do tych, które miał Chrystus. Przebity bok, krwawiące ręce i stopy. Swoje życie kończy w ubóstwie. Tuż przed śmiercią prosi braci zakonnych, aby położyli go bez ubrania na gołej ziemi. I tylko podstęp jednego z braci, który pożycza mu swój habit, pozwala Franciszkowi umrzeć w odzieniu. Ci, którzy otrzymują władzę, na tyle mogą się nią szczycić, na ile szczyciliby się, gdyby im zostało powierzone zadanie obmywania nóg braciom. Pochwalony bądź, Panie, z wszystkimi swymi twory, przede wszystkim z szlachetnym bratem naszym, Słońcem, które dzień stwarza, a Ty świecisz przez nie.